jest perpetuum mobile, samo się napędza. Nie ma takich artystów. Nie ma. Cóż więcej można powiedzieć? Nie ma. To się nigdy nie kończy i się nie skończy, póki on się nie skończy. Miałem absolutne przekonanie tego, że to muszę zrobić, że to jest konieczne, że to jest nieodzowne. Pan Andrzej ma coś z tego, co miał, to może jest za wysoko mierzone, co miał Leonardo. To jest pewien rozmiar próżności, prawda? Andrzej przyciąga ludzi, ma w sobie jakąś energię, którą trudno opisać. W malarstwie tak jest, że w ogóle w sztuce, że się idzie od obrazu czy od rzeźby do rzeźby. Jakby się kręci człowiek na pewnej spirali, prawda? Szukając tej formy, która się zjawia, czy tej idei, która się zjawia. I tak było z wieżą. Jest 1993 rok, początek lata, czerwiec i właśnie wtedy zrodziła się myśl, aby stworzyć rzeźbę, która będzie podstawą do zrobienia projektu budynku, ale nie chodziło o stworzenie budynku, który będzie miał tylko charakteru utylitarny, czyli będzie miał funkcję mieszkaniową, czy hotelową lub biurową. Chodziło o to, żeby to był budynek, który byłby symbolem. Symbolem miejsca, miasta, rzeczywistości innej. Wychodził w przyszłość. Wyobrażałem sobie, że otóż na studiach zacznie się jakiś proces, to co nazywamy akademizmem. Czyli wejdę w nurt głębokich zadań związanych z rysunkiem i z malarstwem, studiując przede wszystkim naturę. No i oczywiście doznałem głębokiego rozczarowania. Bo już na pierwszym roku studiów wszyscy robili sztukę awangardową. Ja nie bardzo wiedziałem, co to jest sztuka awangardowa. W ogóle nie rozumiałem tego w aspekcie jakby moich preferencji. Ręka była na tyle słaba i nie mogła w pełni w doskonały sposób przekazywać to, co pomyśli głowa, czy to, co zobaczą oczy. Chciałem, żeby budynek dał nowy impuls i był komunikatem o charakterze nie tylko lokalnym, ale międzynarodowym, że tu następują poważne zmiany, że tu warto przyjechać. Ponadto tego typu budynki wyzwalają w ludziach dodatkową energię, stają się przedmiotem jakby okolicznością, że ludzie się z tą budowlą utożsamiają. Tak było w kilku miastach świata, czy kilkunastu miastach świata, gdzie powstawały takie symboliczne budowle. Przecież wyobraźmy sobie teraz Paryż bez wieży Eiffla, Kuala Lumpur bez tych wielkich budowli, Toronto bez wieży. Sydney bez opery w Sydney. Przecież ta jedna nieduża opera, ten piękny projekt,
architekta, który zrobił tylko małe osiedle i z ledwością zdążył na ten konkurs, zaowocowało tym, że wiemy, gdzie jest Sydney, ponieważ zrobiła to ta opera. Ten niezwykły projekt, który zamęczył właśnie do głębi jego projektanta, rozsławił Australię na całym świecie. I tak to się dzieje. Po studiach zamieszkałem na wsi, nad jeziorem, przepięknym jeziorem, gdzie były otaczające to jezioro lasy i tam pochłonęło mnie studiowanie przyrody, a właściwie jednego fragmentu tej przyrody, mianowicie odbicia ściany lasu w wodzie. I narodził się cykl żywiołów. Te moje żywioły biologiczne, obrazy lasu i jezior postanowiłem przełożyć na niezwykle ekspresyjny cykl figur. Czas, w którym to wszystko się działo, był burzliwy, płonący. Nie tylko w sensie fizycznym, ale w sensie namiętności ludzkich. Nie wyobrażałem sobie, że zrobię obrazy, które będą dalej szły drogą obserwacji natury, ale wejdę w inną obserwację, że postawię na tapecie człowieka w jego całej złożoności, namiętności, przeobrażeniu, przecież tu wszystko się przeobrażało. Wszystko falowało, płonęły serca ludzkie. Zrobiłem rysunki kobiecych ciał, które były pewną multiplikacją. 11 obrazów, 11 płonących kobiet, w środku kluczowa postać ukrzyżowanej kobiety z płonącymi ramionami. Tak mi się wtedy to wszystko zjawiło. Wydało mi się to wszystko adekwatne do przeżywanej rzeczywistości. I wystawiłem te obrazy na Biennale Wenecji. Z jednego z tych obrazów zrobiłem właśnie rzeźbę płonącej kobiety. Chodziło mi o to, żeby zrobić budynek, który będzie odnosił się bezpośrednio do człowieka, do jego duchowości i do jego ekspresji. Wszedłem klatką schodową i w jednym momencie powstała cała myśl. Nagle to spływa, to się układa w ciąg. Ja nigdy nie pracowałem w ten sposób, że dochodziłem do pewnej rzeczy. Mnie się zawsze coś zjawiało. Ona nagle z tych obrazów mi wyszła. Nawet nie uświadamiałem sobie, że w poszczególnych etapach, gdzie malowałem różne obrazy, ta wieża już była na tych obrazach. Nagle właśnie na tych schodach powstał taki zapalnik. Taka iskra przeskoczyła i nagle to się stało, prawda? Że ja uświadomiłem sobie całe zagadnienie. Miałem absolutne przekonanie do tego, że to muszę zrobić. Że to jest konieczne, że to jest nieodzowne.
Na bazie tego cyklu weneckiego zacząłem robić dalsze obrazy figuralne o bardzo intensywnych kolorach. Opowiadałem jakby w tym cyklu o sobie, o swoich przeżyciach. Protagonista, czyli główna osoba dramatu. Barbara Czajkowska i Zbyszek Proszowski robili cykl różnych filmów o artystach, o sztuce w ramach Telewizji Polskiej, publicznej. I zaproponowali nakręcenie filmu o mnie. I ja wymyśliłem, że zrobię obraz na gorąco. Po prostu kilkanaście godzin, dokładnie 19 godzin mieliśmy studia, że zrobię temat. Przyszedłem do studia, wszystko było przygotowane, kamery, wszystko. Miałem przygotowaną farbę, koncepcję już przerobioną jakby. No, przyjechał, pamiętam, Staszek Zadora z Centrum Pompidou, żeby to oglądać. Przypadkowo zresztą, na plan przyszedł. Jak zobaczyłem pełne studio ludzi, to się zdenerwowałem. No, tak mnie sparaliżowało, że nie mogłem się ruszyć. Staszek otworzył butelkę whisky, nalał mi szklankę i mówi: wypij całą szklankę i do roboty. Ja faktycznie wypiłem kompletnie bezrozumnie tą szklankę, ale faktycznie nie mogłem ruszyć nic, w ogóle mnie ścięło. Wypiłem szklankę, on mnie wziął tak jak ćwiczą zawodnicy, moje plecy na jego plecy, i zaczął robić takie kołyski, żeby mnie rozluźnić. To pomogło. No i trzask, poszedłem prosto w akcję. I bez zatrzymania pracowałem 19 godzin. Zadzwonił biskup olsztyński, który widział emisję tego filmu. I pyta: panie Andrzeju, czy pan ma ten obraz? Ja mówię: tak, jest zrolowany w pracowni. A czy mógłby pan go przywieźć do apartamentów Ojca Świętego w Hosjanum, niedaleko Olsztyna, w Wyższym Seminarium Duchowym? Mówię: honor. Będzie śniadanie, kolacja i obiad z papieżem i na głównej ścianie ten obraz powiesimy. Ja miałem wtedy brodę, stałem w kondukcie razem z przedstawicielami seminarium i kościoła, a papież do mnie podszedł i chwycił mnie za brodę i mówi: co, seminarzysta? Mówię: nie, malarz. A to dobrze, synu. No i siadł na środku za stołem, dosłownie na osi obrazu. Miałem aparat i wszedłem na salę, ukłoniłem się papieżowi, pokazałem aparat, to był jego, papież skinął głową i zrobiłem zdjęcie. A w tym momencie podskoczyła ochrona papieska i za ten aparat. Ja mówię: panowie, to jest mój papież i mój obraz. Wieża to dopiero początek do skonstruowania architektury. Wiedziałem, że już w użyciu są na świecie skanery, które mogą zeskanować rzeźbę i przełożyć to na elektroniczny zapis, na podstawie którego można będzie w AutoCADzie zrobić już formę. Znalazłem taki skaner w Stanach Zjednoczonych i wysłałem tam rzeźbę. Oni zrobili mi niezwykłą grzeczność, ponieważ zobaczyli, nad czym ja pracuję, powiedzieli: panie Andrzeju, zrobimy panu to po kosztach. I co też już było znaczącą dla mnie sumą. Ale się udało. Miałem sen. W nocy przyśniło mi się, żeby do swoich obrazów zastosować energię magnetyczną. Pokazać język energii, tego, czego nie widać. Zacząłem tworzyć obrazy energetyczne, zakupiłem odpowiednią ilość magnesów i pyłu F415, jak nazywa się to technicznie,
rozkładałem na stole kompozycję z bardzo silnych magnesów barytowych, nakładałem na to płótno i wylewałem farbę skompilowaną razem z tym pyłem. Zaczęły powstawać niezwykłe wykwity materii, która tworzyła się właśnie w tym polu magnetycznym. Jest takie zdanie w testamencie: z prochu żeś powstał, w proch się obrócisz. Pamiętam, kiedyś przyjechał Władek Hasior, jak zobaczył mój obraz z postaciami i z głowy, które były zrobione właśnie z tej struktury magnetycznej. Powiedział: słuchaj, Andrzej, namalowałeś zwiastowanie. Mimochodem Władek stał się autorem tytułu obrazu. Przyglądając się urbanistyce miasta i połamanym wszystkim osiom, które w mieście istnieją, bo właściwie Warszawa nie ma żadnej osi, to osie zostały zniszczone po wojnie, założyłem jedną, jedyną ciekawą, najciekawszą może oś widokową, mianowicie biegnącą od grobu nieznanego żołnierza poprzez plac w kierunku Portu Praskiego. I pomyślałem, że na zwieńczeniu tej osi po drugiej stronie Wisły mogłaby stanąć wieża, jednocześnie animując teren Portu Praskiego. Zrobiłem całą urbanistykę Portu Praskiego, zupełnie nową, zakładając, że wieża będzie na osi i zmieniając w ogóle układ pirsu portowego. Zwołałem konferencję, a wcześniej poprosiłem policję rzeczną, aby udostępniła mi motorówkę i zrobiłem flagę 5-metrowej długości na ogromnym drzewcu i wraz z policjantami wodnymi przepłynąłem się tą motorówką i na okolicy Portu Praskiego wbiłem w mieliznę dna rzeki tą flagę z napisem, że tu stanie wieża. Dziennikarze zgromadzeni oczywiście byli zaszokowani tym faktem. Postawiłem na trawie model. No i odpowiadałem na liczne pytania i powiedziałem, że właśnie zamierzam rozpocząć proces projektowy. Jednocześnie chciałbym, aby Warszawa mogła otrzymać tego typu symbol nowych czasów, nie tylko jeżeli chodzi o formę, ale również o technologię. Przypominam się tylko, jak architekt, który z nim współpracował, był powstańcem warszawskim i z takim wzruszeniem opowiadał o tym projekcie jakiś czas temu, że tak byłby szczęśliwy, naprawdę ze łzami w oczach, byłby szczęśliwy, jakby to powstało w Warszawie, bo on przeżył, bo on na tych zgliszczach chciałby, żeby coś poza Pałacem Kultury, żeby coś bardziej emocjonalnie związanego z ideą powstało. Pamiętam taki zabawny fakt, jak wystawiałem wieżę na 400-lecie Warszawy w teatrze, w operze. Zrobiłem prezentację wieży, odbywał się tam koncert galowy i podszedł do mnie jeden z decydentów. Mówi: panie Andrzeju, pan proponuje taką niezwykłą budowlę w Warszawie, a przecież tutaj mamy krzywe chodniki, brudne bramy, jest wiele potrzeb takich przyziemnych, a pan chce coś takiego postawić, przecież proszę pana, najpierw trzeba te potrzeby załatwić. Ja mu odpowiedziałem: proszę pana, a czy na przyjęcie idzie pan, urodzinowe przyjęcie, czy na imieniny z papierem toaletowym? Kupuje pan butelkę dobrego koniaku, czy jakiś świetny prezent? Miasto też potrzebuje świetnego prezentu. To jest to samo. To jest też pewien hołd dla miasta. To jest szacunek dla miasta. Zrodził się pomysł, właściwie przypadek. Przyszedł ktoś i chciał, żebym namalować portret. No i zacząłem malować portrety. To pozwoliło mi się jakoś utrzymać przy życiu i to się nawet rozwinęło.
No i to był już któryś raz taki trudny etap. Ale to dało od razu parę do innej roboty. Parę złotych się zarobiło na telefon i na strawę. No i przetrwało się trudne czasy. Wracam do malowania portretów z upodobania. Bardzo lubię krótką szermiarnkę z ludzką twarzą. To mi sprawia radość, taka niezwykła. Ja długo nad portretem nie pracuję. To mi sprawia absolutną przyjemność tak się spotkać z osobą, wejść mu między oczy albo głębiej do brzucha i trzask, wszystko to załatwić od razu tak. 5 minut, 10 minut, 15 minut. Nie boję się ludzi, a szczególnie artystów, których znam dziesiątki, może setki, bo to całe moje dorosłe życie, to jest moje nie tyle hobby, to jest więcej, to jest pasja. I to jest równie rozmowa z nimi, bo to są prawie zawsze bardzo interesujący ludzie. Ale jak również to, co oni tworzą, nawet jeżeli to się może mi podobać albo nie podobać. Czy mógłby pan zmierzyć wysokość tego? Bo ja już wiem, jak gdzie to chciał powiesić. Jak się nazywa? Pan Andrzej ma coś z tego, co miał, to może jest za wysoko mierzone, co miał Leonardo. Że to nie był tylko człowiek, który się zajmował na przykład malowaniem. Jest to człowiek, który miał szalenie rozległe zainteresowania. Widocznie pan Andrzej jest z tej rodziny artystów, bo on musi mieć wybitne uzdolnienia, jakby powiedzieć, architektoniczne, czy powiązanie jakichś zmysłu wielkiego, technicznego, matematycznego, geometrycznego z talentem malarskim, artystycznym. Co powinno być w wieży, żeby ona mogła istnieć tak od strony ekonomicznej, jak i od strony publicznej? Więc zrobiłem strukturę wielopoziomową, zarówno strukturę publiczną, jak i strukturę prywatną. Warszawa i do tej pory nie posiada centrum kongresowego, nie posiada sali widowiskowej, w której może zasiąść około 8 tysięcy miejsc.
Wtedy było bardzo mało hoteli. Nie mówiąc o centrum wystawowym czy wystawienniczym, Warszawa też takiego centrum wystawienniczego nie posiadła. Wobec tego postanowiłem, że wieża będzie jakby wyjdzie naprzeciw tym potrzebom miejskim. Oczywiście ja nie mam uprawnień architektonicznych, nie studiowałem architektury. W związku z powyższym odpowiedzialne założenia konstrukcyjne, które przygotowałem wraz z zespołem, postanowiłem skonsultować z którymś z wybitnych konstruktorów polskich i skontaktowałem się z profesorem Zbigniewem Pawłowskim, szefem konstrukcji Politechniki Warszawskiej. Przedstawiłem mu projekt i pan profesor zgodził się z radością zrobienia tych założeń konstrukcyjnych, prosząc mnie jednocześnie, żebym najpierw zrobił całą strukturę architektoniczną i również konstrukcję żebym narysował, a on to wszystko przeliczy i zrobi odnośne poprawki. Te założenia konstrukcyjne były prawidłowe, oprócz tego, że przekonstruowałem trochę ścianę szczelinową, bo budynek jest tak zwanym rodzajem konstrukcji trzon w trzonie. Są to dwa ogromne piony konstrukcyjne, które w środku zawierają ciągi komunikacyjne, czyli windy oraz rezerwowe klatki schodowe oraz wszystkie kanały sieciowe. Żeby być wiarygodnym w stosunku do ewentualnych przyszłych inwestorów, wykonałem plan finansowy. Na owe czasy koszt był wtedy na rynku polskim bardzo wysoki, bo to zamknęło się w koszcie około 402 milionów dolarów. Wtedy decydentów ta kwota przerażała. Przedstawiłem mój projekt na Radzie Warszawy. Myślę, że byłem dosyć wiarygodny, aczkolwiek szokująca forma i szokująca technologia i wszystko, co zawierała wieża, no szokowało w owym czasie bardzo. I oczywiście prasa nie szczędziła mi kpin. Wieża ukazywała się w wielu dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach. Oczywiście większość artykułów była prześmiewcza. Wszystko się zaczęło przy okazji wystawy Sztuka Polska się odkrywa. Wystawę tę organizowałam na zlecenie Departamentu Pas de Calais z okazji Roku Polskiego. Skonstruowałam tę wystawę na podstawie twórczości 25 artystów żyjących i przyznam się, najważniejszym z nich był Andrzej Vogt. Ja myślę, że Andrzej to jest taka osobowość, która trochę wyprzedza swoje pokolenie i nie wiem, czy się bardzo pomylę, jak powiem, że również zaskakuje moje pokolenie. I tak również jest we Francji. Andrzej przyciąga ludzi, ma w sobie jakąś energię, którą trudno opisać, więc pomimo bariery językowej, ta publiczność lgnie, nie oczarowuje ich zupełnie. I to jest genialne, to jest cały urok Andrzeja. A potem jego malarstwo, które posiada całkowicie tą samą siłę. Któregoś dnia wyszedłem na ulicę i ku mojemu zdumieniu i olśnieniu zobaczyłem ogromnie dużo, przechodziłem Nowym Światem, krakowskim przedmieściem, ulicami innymi w Warszawie, zobaczyłem bardzo dużo ludzi żebrzących. Wiedziałem, że trzeba to podnieść, trzeba w to wejść. Nie tylko zauważyłem tych żebraków, ale zauważyłem w ogóle, wychodząc z pracowni, będąc w innym świecie, będąc w świecie obrazów energetycznych, zauważyłem życie. Zobaczyłem ludzi, którzy żebrzą w różny sposób. Nie tylko ci, którzy żebrzą o grosz na ulicy, ale zauważyłem tych, którzy żebrzą o władzę, ci, którzy robią różne interesy. Odwróciłem się w jednej chwili, w ogóle się nawet nie zastanawiałem, czy ja robiłem obrazy energetyczne, czy brałem udział w Biennale Wenecji, czy robiłem żywioły, czy robiłem obrazy inne.
to mnie po prostu interesowało. Wróciłem do człowieka, do figury, do pewnej tektoniki życia. Ale znów widziałem to nie przez pryzmat takiego chłodnego fotograficznego realizmu, tylko widziałem to przez pryzmat szerokiego kontekstu symbolicznego. Powstały obrazy, które doprowadziły właśnie do cyklu Homo Trotuarusa i Homo Tobołka. Bo spotykałem ludzi, którzy byli objuczeni tobołami, a ja wyobrażałem sobie, że w tych tobołach nie tylko niosą swój dobytek, ale niosą swój los. Garby tobołów. Garby losu. Nie ma dzisiaj takich artystów, którzy by swoje wizje układali w cykle, realizowali je i zostawiali. Mimo czasu, mimo rzeczywistości, mód, koniunktury, jak zwał, tak zwał. Robi swoje, zostawia, idzie dalej. Jakby czas nie istniał. Nie interesuje mnie potrzeba rynku. Jak coś idzie, prawda, to powinniśmy tych znaczków następować tysiące, bo rynek to wchłonie. W tej chwili olśniewającą sytuacją jest kwestia uzyskania ceny na rynku. To olśniewa, prawda? To zachwyca. Większość dzieł architektury współczesnej to są zamówienia publiczne, czyli teatry, gmachy operowe, budynki banków, prawda, giełdy, wielkie sale widowiskowe, mosty, prawda? Czyli większość to są budowle, które mają odpowiadać na potrzeby danego miejsca, a jednocześnie mają to miejsce kreować. Czyli jest pewnego rodzaju ciągłość historyczna została zachowana, mimo że ten odbiorca się trochę zmienił, ten zamawiający, ta struktura zamawiającego się zmieniła. Nadal istnieje ogromna potrzeba zachwytu. Jadą przecież ludzie do Bilbao, żeby zobaczyć budynek Guerrero, prawda? Czy jadą ludzie do Hiszpanii, żeby zobaczyć budynki Gaudiego. Nadal jest ten aprioryczny zachwyt za czymś niezwykłym, wspaniałym, przekraczającym granice. I myślę, że ta wielka wartość sztuki, która osadza się na tych elementach piękna, zachwytu, wzniosłości, duchowej wzniosłości, się nie zmieni. Ludzie to nadal potrzebują, mimo że rynek jest trochę kontra tej całej sprawy. Pojechałem do Szwajcarii, do mojego kolegi, do St. Moritz. Wyszedłem przed dom, była piękna pogoda i była tam taka ogromna góra, korwacz. I zacząłem to rysować, zacząłem rysować tę górę. Zupełnym odruchem zacząłem tworzyć rysunek tej góry, gdzie wzrokową linię padającą z mojego wzroku na dany punkt przenosiłem na kartkę i zrobiłem kropkę. Następnie z tego punktu przeniosłem się do następnego punktu i powstała pewnego rodzaju struktura. Popatrzyłem na to i mówię, jest to jakiś zapis. Pojechałem na Podlasie, było wczesne lato, przepiękne pola, łubin, zielone trawy, cerkiewki, chałupy drewniane. Nagle stwierdziłem, że muszę użyć kolor.
wróciłem do pracowni, zrobiłem mnóstwo rysunków i nie zastanawiając się wziąłem bardzo duże szpachle i zacząłem nakładać farbę w powiązaniu z rysunkiem, gdzie zacząłem konstruować ten obraz podobnie jak zacząłem konstruować tą górę St. Moritz. I tak zaczęły się moje punktowo-liniowe pejzaże. Jego obrazy energetyzują, one wibrują, one przyciągają publiczność. To jest cała magia Andrzeja, jego osobowości, jego twórczości. Najważniejszym jakby punktem sukcesu Andrzeja we Francji jest to, że jego twórczość jest ponadczasowa i mało związana właściwie, mało lokalna. Tego typu budowle z punktu stają się rozpoznawalne na całym świecie. One ukierunkowują pewnego rodzaju geografię zainteresowania światowego. Jest to również komunikat, że otóż w Polsce rozwija się gospodarka, rozwija się nauka, rozwija się sztuka, rozwija się wszystko i rozwija się technologia. Jesteśmy krajem nowoczesnym, gdzie ludzie myślą o przyszłości, a nie o przeszłości. Praktycznie w Warszawie nie ma już szans, aby ten budynek został zrealizowany. Jestem przekonany, że prędzej czy później to stanie. Gdzie? Nie wiem. Jestem przekonany, że to znajdzie swojego inwestora i to stanie. Dzieło jest dla mnie skończone.